Zrobiłem test i chciałbym go udostępnić tylko dla jednej klasy. W formsach jest domyślnie tak, że taki test jest udostępniony dla osób, które są w mojej szkole. Dla wszystkich osób w mojej szkole. Jeżeli ja zrobię test dla klasy 5a i ktoś ten link wyśle uczniowi z 7b, to ten uczeń z 7b też ten taki link otworzy. A dzieje się tak, się tak dlatego, że domyślne ustawienia formsów. Są takie, że, os, że on jest dostępny dla wszystkich osób w mojej organizacji. Natomiast od niedawna jest taka funkcja jak dostępny tylko dla określonych osób w mojej organizacji. Klikam sobie w to. No i teraz, jeżeli kliknę na opcję udostępnij, to forum mnie, mnie tutaj pytają, komu, komu chcę ten test udostępnić. Na razie nikomu, więc sobie klikam taki link do. Udostępnienia. No i teraz, jeżeli wyświetli taki link sobie taki mój testowy użytkownik Amelia Nowak, to będzie taki komunikat, że test jest niedostępny. Jeżeli chciałbym dla niej tylko taki test udostępnić, to tutaj wpisuję sobie w te, w te pole Amelia Nowak, klikam. No i w zasadzie już nic nie klikam, tylko ona już od tej pory może to wypełniać odświeżam link tego testu no i jest dostępny tak? ale dostępny tylko dla jednej osoby no i teraz gdybym chciał kolejną osobę yy, kolejną osobę gdybym gdyby chciał ten test otworzyć załóżmy mój Adam Wróbel taki testowy no to jest niedostępny no i gdybym chciał teraz całej klasie taki test udostępnić no to mam dwa wyjścia albo muszę tych te poszczególne sobie tu wpisać typu Adam wróbel, klik dobra, i teraz Adam wróbel już będzie widział ten test odświeżam stronę dobra yy, mogę za każdym razem, no czyli tutaj musiałbym tych wszystkich uczniów wklepać, no ale tutaj za dużo roboty miałbym z tym, tak tutaj mógłbym sobie ewentualnie wyświetlić, kto może to, na to odpowiadać. No my się wszyscy uczniowie by pokazali. Natomiast nie chcę tego wprowadzać ręcznie, no bo mam z tym za dużo roboty. Natomiast mógłbym sobie ewentualnie, jeżeli nie znajdę innego sposobu, też tak zrobić i de facto byłoby tylko raz to wprowadzone, dlatego że test można kopiować. Jak się test z takimi wszystkimi uczniami dodanymi skopiuje, no to wtedy kolejny test skopiowany z tego pierwotnego będzie już miał tych uczniów tam zapisanych. Ale sobie zaraz y, inną wersję przerobimy. Y, sprawdźmy, czy teraz Adam Wrubel może to. No aż sprawdzaliśmy, tak? Dobra. Y, no, spróbujmy sobie ten test skopiować. Zobaczmy, czy kolejny test skopiowany przypisze te wszystkie uprawnienia. Klikam sobie na Formsy. Klikam sobie na y, wszystkie formularze Marian Rejewski I klikam Kopiuj. skopiowałem, to nadam mu jakąś inną nazwę, żeby było wiadomo, że to jest inny test, tylko dla jednej klasy z dwójką. Dobra. I teraz zobaczmy, jaki ten test ma, jakie uprawnienia ma ten test. Klikam sobie na trzy kropki ustawienia. Mam opcję, że określone osoby mogą odpowiadać. Jak kliknę udostępnij, to mi się tutaj te moja dwójka uczniów wyświetli. Czyli uprawnienia, uprawnienia się przenoszą. I teraz, jeżeli chciałbym zrobić mm, drugi test, na, właśnie na bazie tamtych uprawnień, no to po prostu zmieniam sobie treść tego testu. Tak? Wchodzę tutaj i jakieś tam daję nowe pytanie. Czy, oczywiście tu jakiś zupełnie inny test wstawiam, tak? I tak dalej, i tak dalej. 3, 4 to jest 12. Czyli to jest taki pierwszy sposób, żeby przenosić, przenosić uprawnienia z testem. I to mi zapewnia, że tylko raz dodam uczniów do testu. Natomiast drugi sposób jest, yy, no jest inny sposób, nie wiem, czy on jest łatwiejszy, czy, czy trudniejszy I ten, os, i ten sposób opiera się na tym, że tworzymy sobie w administracji grupę dla naszych uczniów, taką grupę ja sobie nazywałem testowo Biblioteka 12, Czyli jestem w administracji, w grupy, aktywne grupy i biblioteka 12. Jak sobie tą bibliotekę 12 kliknę, to tutaj macie napisane, kto jest członkiem tej grupy. I jest na przykład Amelia Nowak, tylko, na razie nikt więcej, tak? I teraz robię sobie w taki sposób tą operację, że na karcie ogólne kopiuję sobie link tego, czy znaczy mail tej, tej grupy. Skopiowany do schowka. Następnie wchodzę do mojego testu, tego z dwójką i usunę wszystkie uprawnienia, jakie mu nadałem, tych wszystkich uczniów. Czyli ustawienia yy, udostępnij i pokaż, kto może. I usuńmy wszystkich uczniów. Dobra. I teraz dodam adres tej grupy, tej biblioteki. Klik, dodane. W bibliotece, tak jak widzieliście, jest tylko. Yy, Amelia. Adama nie ma. No i zobaczmy, czy taki link otworzy sobie Amelia. To jest oczywiście stary formularz jeszcze. E, Udostępnij go sobie na wszelki wypadek z dwójką ten. Dobra. Udostępnij. Skopiuj. Jestem teraz Amelią. Sprawdzam. Mam dostęp. A jeżeli ten link będzie chciał otworzyć Adam? który nie jest w grupie Biblioteka, no to się domyślacie, co się stanie, ale upewnijmy się, nie może wyświetlać. A co zrobić, żeby w takim układzie Adam mógł to wyświetlać? No muszę go dodać do grupy Biblioteka. Czyli wchodzę sobie do yy, Użytkowników. Wybieram sobie Aktywni Użytkownicy. Adam, Wróbel. I tutaj przy nim sobie wyświetlam grupy, do których należy. Czyli grupy, zarządzaj grupami. On jest w takich czterech i mówię mu dodaj go do grupy biblioteka. Zapisz. Zamknij. No i teraz Adam Wróble próbuje jeszcze raz otworzyć ten test. I teraz mu się już udaje. Czyli mamy dwa sposoby tworzenia. Albo taki dostępny dla każdego nauczyciela, czyli dodajemy sobie uczniów raz i ich tam mamy w takim teście przykładowym, wzorcowym. Albo prosimy administratora, panie administratorze, proszę mi taką grupę tutaj stworzyć, do której pan doda mi uczniów mojej klasy, bo będzie mi to potrzebne. I się umawiamy z nim, jaki jest adres mailowy tej grupy, i tego w taki sposób używamy.